Szczęść witam Boże. Serdecznie, witam serdecznie, szczęść Boże. Proszę powiedzieć, jak się miewa córka? Prowokacyjne pytanie. Sam ksiądz powiedział, że ma ksiądz córkę. Tak, no to niech widzowie poznają prawdę. Ale ciekawa rzecz. Córka jest starsza od ojca. Czyli od księdza. Ode mnie, no właśnie. No tak, a to jak to możliwe? Nie ksiądz, no właśnie. Bo już słuchacze i widzowie nic nie wiedzą, ale mam nadzieję oglądają i czekają na spektakularną, tak, sensacyjną odpowiedź. Więc wyjaśniając, jestem dawcą szpiku kostnego dla mojej starszej ode mnie siostry. 33 lata temu był przeszczep, dałem szpik. I od tego momentu, jak siostra otrzymała ten szpik, w niej produkuje się moja krew, no więc płynie w niej moja krew, więc można powiedzieć, że to moja córka starsza ode mnie. Fenomen. Fenomen. Ksiądz nie tylko tutaj w studiu, nie tylko podczas biegu po nowe życie, ale także u siebie w parafii w Leśnej na co dzień promuje dawstwo narządów, również oddawanie szpiku kostnego. Proszę powiedzieć, skąd wątpliwości u katolików, czy Bóg chce, aby czynić dobro? No, przede wszystkim to może nie są wątpliwości, bo wszyscy chcemy czynić dobro i do tego jesteśmy powołani. Natomiast bardziej jest to chyba lęk, obawa przed naprawdę bardzo takim odważnym, bohaterskim czynem, jakim jest dzielenie się narządami czy tkankami, które są potrzebne do przeszczepów czy do transplantacji. A to nie jest czasami tak, że my naprawdę obawiamy się, że religia, że Kościół, że Stwórca nie chce tego, co nam się czasami wydaje dobre? No i to jest właśnie najgorszy mit, który funkcjonuje wśród niektórych, szczególnie wśród starszego pokolenia, choć niekoniecznie, bo i wśród młodzieży także, bo kiedy mam spotkania z młodzieżą, zaczynam bardzo często od tego pytania, czy Kościół jest za, czy Kościół jest przeciw transplantacji, no i tutaj jest szok dla mnie i trzeba wyjaśniać. Kościół, religia nie jest przeciwko transplantacjom, wręcz przeciwnie, co pięknie jest wyłożone w wielu dokumentach kościelnych, wielu papieży na ten temat się wypowiedziało, a najwięcej na ten temat powiedział Jan Paweł II, zachęcając do tego, byśmy się dzielili naszymi narządami i za życia, i po życiu, jeśli to jest możliwe, bo to jeden z najpiękniejszych gestów realizowania przykazania miłości. Papież Jan Paweł II nazwał dawców narządów krzewicielami życia i porównał ich do ofiarującego swoje życie za grzeszników Jezusa. To młodzież by powiedziała wow, na grubo. No wow, no ja na przykład zachęcam do oddawania krwi. Dlaczego? Między innymi do oddawania krwi. Dlaczego? Chrystus oddał krew na krzyżu, przelał tę krew na krzyżu, by nam dać życie wieczne, dać nam życie. Więc my też możemy przelać 450 ml krwi po to, żeby komuś przedłużyć życie, czy w ogóle dać życie, bo czasami od tej krwi zależy życie. A żeby iść dalej, bo przecież no, tak naprawdę krwiodawstwo jest początkiem transplantacji, to ten dalszy krok to jest właśnie transplantacja, to są przeszczepy, to jest oddawanie narządów. Czy od żywych, czy od zmarłych. To powiedzmy w takim razie już jednoznacznie, czy w sprawie przeszczepiania narządów stanowisko Kościoła jest jasne, czytelne i mówi po prostu tak. Tak, dokładnie tak. Tutaj tylko muszę powiedzieć o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o oświadczenia woli, że Kościół nie zgadza się z naszą wykładnią prawną, prawa polskiego, czyli nie zgadza się na domniemanie zgody na oddanie narządów po śmierci. Natomiast Kościół mówi, że to musi być zgoda wprost. I tu właśnie bardzo wielką rolę odgrywają deklaracje woli te, które możemy nosić w portfelu. Ona podpisana, taka deklaracja, pokazuje, że ja wprost wyraziłem za życia to, że chcę, aby moje narządy po śmierci posłużyły do ratowania czyjegoś życia. Wydaje mi się, że jako pierwszy o samej transplantacji, o transplantologii, o dawstwie narządów w Kościele mówił Benedykt Pius XIII. Święty Jan Paweł II również o tym mówił. Benedykt mówi o tym Benedykt XVI mało, ale jakby potwierdził to, co mówił Jan Paweł II. Benedykt XVI bardzo się skupił na tym, żeby nie szło, inaczej, chodziło o to, aby unikać handlu narządami, czyli właśnie tutaj bardzo zwracał uwagę na to, że to ma być bezinteresowne
dar z siebie. Moja bezinteresowna decyzja. Papież Franciszek też bardzo mało na ten temat mówi, ale potwierdza nauczanie Jana Pawła II, które jest w tej kwestii naprawdę bardzo szerokie. Czyli tu na pewno nic w doktrynie się nie zmienia. Nie zmieniło się i nie zmieni się i tu możemy naprawdę popatrzeć, że zobaczyć, że transplantacja to jest takie współczesne realizowanie przekazania miłości. Jedna z form oczywiście, bo tych form realizowania przekazania miłości jest bardzo, bardzo wiele. To jak brzmi to przekazanie miłości? Będziesz miłował Pana Boga swego. A w drugiej części? Z całego serca swego. Czuję się jak na katechezie. Nie, to może niech ksiądz kontynuuje, bo ja jeszcze gdzieś mogę palnąć. A bliźniego swego jak siebie jak samego. Jak siebie samego. I to jest właśnie, tu chcę podkreślić, jak brzmi to przykazanie, żebyśmy wiedzieli, co ma ksiądz na myśli, tak? Dokładnie tak. Czyli to dobro właśnie możemy w taki sposób spełniać. To jest oczywiście heroiczny czyn, nikt do tego nikogo nie zmusza, to nie jest żaden przymus. Broń Panie Boże, to musi być moje bezinteresowne, ode mnie pochodząca decyzja. Ale tu właśnie bardzo dużą rolę odgrywają te deklaracje woli. Tak ciekawostka, muszę powiedzieć, że pierwszą instytucją, która wydała w Polsce deklarację woli, to był Gość Niedzielny, czyli Gazeta Katolicka. A który to był rok? Jeżeli dobrze pamiętam, chyba 2004 rok. 2004 i 4 lata później ksiądz zdecydował się na to, aby stać się twarzą kampanii, także billboardowej, promującej dawstwo narządów. Tak się stało, że w ówczesnych czasach współpracując z takimi wielkimi postaciami transplantologii polskiej jak profesor Religa, profesor Michałowicz, profesor Rowiński, zaproponowali mi, abym właśnie z billboardów w całej Polsce propagował deklarację oświadczenia woli, co się też stało. Proszę powiedzieć, czy częściej z ambony mówi ksiądz, no nie wiem, na przykład o polityce, czy częściej o transplantacjach? Jestem apolityczny, to mogę powiedzieć. Natomiast to się też zdarza. W mojej parafii to chyba jakbym znowu wyszedł i powiedział coś o transplantacji, to by już zaczęli wychodzić, bo to już troszkę nudny w mojej parafii temat. Lata 2000 rok, te początki lat 2000, to faktycznie było bardzo dużo na ten temat, ale to były początki w ogóle mojej działalności duszpasterskiej w tym kierunku i wtedy z ambony naprawdę padało bardzo wiele tych rzeczy związanych z transplantacją. Ale tego są też efekty w parafii, bo parafia, która liczy 3300 mieszkańców, Bardzo niewiele. I w tej parafii jest ponad 700 potencjalnych dawców szpiku kostnego. Z 330 jest ponad 700? 3300. A, 3300. Przepraszam, jeżeli się przejęzyczyłem wcześniej. Tak? Może ja źle usłyszałem. Może ja się przejęzyczyłem, przepraszam. To 700 parafian, ponad 700 parafian to potencjalni dawcy szpiku kostnego, z czego 5 osób już oddało szpik kostny, w tym dwóch panów dwukrotnie, co jest fenomenem. A co się stało? Co się z takiego stało, że ksiądz zaczął tak bardzo, w cudzysłowie, nawoływać akurat do dawstwa na przykład szpiku kostnego, no myślę, że się interesuje ksiądz transplantacją? Że to pierwsze pytanie, które padło o córce. O córce. Czyli doświadczenie rodzinne, doświadczenie osobiste, to co myśmy przeżyli jako rodzina. No i gdzieś tam właśnie w którymś momencie pojawiła się jakaś informacja na temat transplantacji, nauczania tego, co mówi Jan Paweł II. No i postanowiłem to wykorzystać jako formę duszpasterstwa, co zaczęło się naprawdę pięknie sprawdzać. Tematem przewodnim dzisiejszego studia przy kawie o transplantologii jest żywe dawstwo. Proszę powiedzieć w takim razie, skoro zapytam prowokacyjnie, no tak mieliśmy rozmawiać. Skoro Bóg dał nam dwie nerki, to dlaczego możemy się jednej pozbyć? Bo z jedną mogę żyć, a drugą mogę komuś ratować życie, pomóc mu, dać mu szczęście. A proszę pamiętać, że ratując komuś życie, chociażby tą jedną nerką, to ja tak naprawdę przywracam szczęście i radość nie tylko tej jednej osobie, ale całej rodzinie, całym otoczeniu, które no, choruje razem z tą osobą, która się dowiaduje, że no właśnie no, nerka nie funkcjonuje, że trzeba przeszczepić. Jaka radość wstępuje wtedy nie tylko w tę chorą osobę, ale ogromną ilość ludzi, którzy gdzieś tam wcześniej zostali zranieni no, tą ciężką, trudną informacją o chorobie. To podkreślmy jeszcze, że po śmierci możemy uratować więcej żyć. Co najmniej 7 osób. Co najmniej 7 osób. Co najmniej, ale czasami więcej. I dać, uwaga,
Drugie życie. Drugie życie. To teraz pytanie, ile my jako ludzie tych żyć w takim razie mamy? Dwa czy trzy? Ja bym powiedział, że jedno, które się cały czas ciągnie. W naszym nauczaniu Kościoła, patrząc na Ewangelię, to my cały czas żyjemy. Urodziliśmy się i nasze życie jest, będzie również po śmierci, bo będzie w życiu wiecznym. Są jakieś pytania, które zadają księdzu po mszy w kontekście księdza właśnie aktywności tej takiej społecznej? Tak, pojawiają się to częściej nawet są może telefony czy jakieś maile, gdzie pojawia się wątpliwość, czy podjąć taką decyzję na przykład, prawda, o podpisaniu takiej deklaracji, czy faktycznie podzielić się jakimś narządem. No i tutaj oczywiście moją rolą jest, żeby wyjaśnić, nie zmuszam nikogo, ale daje powód do przemyślenia, ale też uspokajam. No i proponuję, żeby jednak nie zrezygnować z tak pięknej formy zrealizowania siebie i przedłużenia też na przykład swojego życia, jeżeli to będzie po śmierci, po to, żeby moje życie dalej tutaj na ziemi się realizowało, bo w tym momencie jakaś część mojego ciała, serce, nerka, dalej funkcjonuje, choć w innej osobie, ale dalej funkcjonuje, tak? Bardzo często pojawia się pytanie związane z problemem, co ze zmartwychwstaniem, no bo tutaj często pojawia się takie... Czy da się zmartwychwstać bez narządów? Na przykład serca, tak? No i tutaj trzeba też tłumaczyć, odnosząc się do Ewangelii, do przemienienia Jezusa Chrystusa na górze Tabor i do zmartwychwstania, do tego, jak wyglądało ciało Jezusa po zmartwychwstaniu, jak ono funkcjonowało. No a nawet takie bardzo proste czasami tłumaczenie, no jeżeli ktoś straci na przykład rękę albo nogę w jakimś wypadku, no to co, nie zostanie nie zmartwychwstanie, bo stracił rękę, bo mu tą rękę gdzieś tam ktoś z jakichś powodów uciął. No, chociażby takie prosty przykład. A nie myśli ksiądz, że czasami ten główny przekaz kościelny jest na tyle siermiężny i czasami tak, no, nie nowoczesny, że w ludziach pojawiają się właśnie takie pytania? Myślę, że tu jest inny problem. W Kościele za mało się na ten temat mówi. Bardzo mało, dlatego że jest to temat trudny. Na temat transplantacji to nawet czasami lekarze nie chcą mówić. Ja pamiętam w latach 2000, w latach, no właśnie tak gdzieś mniej więcej tam 2005 rok, spotkania z profesorem Rowińskim, z profesorem Michałowiczem w Warszawie, tutaj w Warszawie na Uniwersytecie Medycznym, gdzie oni wprost mówili, że no, największymi przeciwnikami transplantacji są lekarze. Przepraszam, że to mówię, ale to jest cytat. I tu powiem dlaczego. Dlatego, że to był bardzo trudny temat. Do dzisiaj jest to bardzo trudny temat, tak? On oczywiście już inaczej funkcjonuje w świadomości lekarzy i nawet ludzi, ale to samo jest w Kościele, bo to jest trudny temat od strony moralnej, etycznej. Zawsze się będą pojawiały jakieś właśnie takie dylematy. No i rozwiązać je naprawdę nie jest łatwo. A to nie jest trochę tak, że my co do zasady nie potrafimy, nie lubimy, nie przywykliśmy rozmawiać o śmierci i dla nas jest to temat tabu, bo staramy się te myśli gdzieś, nawet nie tyle co odrzucać dotyczące transplantologii, ewentualnego pobrania narządów, tylko co do zasady, dobra, już o śmierci nie mów, patrz jaka jest ładna pogoda. Bo my chcemy po prostu żyć szczęśliwi, nie zaprzątać sobie głową czymś, co mnie nie dotyczy, tak? Mhm. Dopiero się czasami ludzie budzą, jak, no nie daj Boże, pojawia się wyrok, że no właśnie masz jakąś chorobę, jedynym lekarstwem jest przeszczep. Wtedy dopiero ludzie zaczynają się interesować, a wtedy to już czasami bywa za późno albo za mało czasu, żeby to wszystko poznać. Uciekamy od tego tematu, bo nie chcemy sobie zaprzątać głowy tak trudnymi rzeczami. To tak jeszcze na zakończenie, czy inni duchowni, inni księża, z którymi utrzymuje ksiądz relacje, nie mówią czasami, weź już ty skup się na kazaniach, weź już ty, już zajmij się, nie wiem, spowiedzią czy czymkolwiek, albo zrób jakąś tam pielgrzymkę, a już przestań mówić o tej transplantologii? Tak jak wszędzie są ludzie i ludziska, tak i w naszym środowisku są księża, którzy chętnie rozmawiają ze mną na ten temat, nawet mnie zapraszają, żeby u nich w parafii na ten temat kazania powiedzieć. Natomiast są tacy, którzy no, wolą sobie spokojnie właśnie na przykład jechać na pielgrzymkę. Rekolekcje mogą być dobrym momentem, mogą być, okazją. Oczywiście.